Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek na Palionowie. Jesteśmy oczywiście w naszej willi. Dzień dobry, witam cię, Dawidzie. Cześć, Filipie, witam cię serdecznie. Jesteśmy w tym momencie na naszej willi na wzgórzu. I dzisiaj co będziemy robić? Dzisiaj, Dawidzie, przygotowałem się bardzo dobrze do tego odcinka, ponieważ uwaga, wczoraj, znaczy nie wczoraj, tylko dzisiaj u ciebie na odcinku zaproponowaliśmy Pawłowi, żeby dołączył do naszej, prawda, kampanii. I ja uznałem, że musimy zrobić coś dla niego, co po prostu pozwoli mu na wchodzenie do tej willi. Jak wiesz, my mamy karty dostępu i ostatnio mówiłem, chodź, możemy się tutaj przejść w to miejsce. Ostatnio mówiłem tutaj o tym, żeby zrobić tutaj wejście takie specjalnie na te karty. Jeszcze tego wejścia nie ma, ale zrobimy je. A i swoją drogą tu mamy dalej rozwalone to. O nie, dobra. Tragedia. No, ale w każdym razie przygotowałem kartę dla Paliona i patrz, jest karta gościa. Kurde, ale to jest zwolniejsza od nas, nie? No, trochę tak, ale to dlatego, że to jest zrobione nową technologią i ona ma taką zieloną poświatę. My nie mieliśmy tej poświaty, ale to sprawia, że nasze karty są wyjątkowe. No i przede wszystkim zobacz, że tam jest napisane gość, a nie szef. Widzę, no, zamiast szefa, fajne. Czekaj, ja to wezmę, o, tu w tą rękę, jak widzicie, widzowie, jest napisane gość, a u nas jest napisane szef. Więc to jest po prostu taki fajny smaczek, który sprawia, że ta karta no, ewidentnie jest gościa, a nie tutaj, prawda, szefa. Dobra, słuchaj, lećmy do niego. To jest konkret karta. Konkret karta i naprawdę dobrze wygląda. No i będzie miał dzięki temu dostęp do tej naszej willi, będziemy tu wchodzić, będziemy musieli go oprowadzić i przede wszystkim pokazać mu, w jakie miejsca wchodzić może, w jakie miejsca wchodzić nie może. Nie no, tam w sumie wszędzie można wchodzić, bo za bardzo nie ma tego porobione, ale... My tam jeszcze nie mamy nic ukrytego, więc to wiesz. To też prawda, nie? Też prawda. Dobra, pójdźmy z nim pogadać, zobaczymy, jaka będzie jego reakcja na to. Ciekawe, czy się w ogóle ucieszy. I właśnie, trzeba go tak na poważnie przekonać do tego, że ten lot jest, przed chwilą byliśmy, nie? To no tak. Halo! Dobra? Siemano! Siema. Koledzy. Tak? Co? Mówiliście, że lecimy w kosmos. No i lecimy! No. Lecisz czy nie? No tak, ale czym? No spokojnie, no spokojnie, wszystko w swoim czasie. Chodź, na jak Potter. Musimy ci coś pokazać, bo to, co zaraz ci pokażemy, sprawi, że wiesz, że myślę, że ci się spodoba. Może zanim coś, to pokażemy ci pewną rzecz. Uwaga, Dawidzie, weź do ręki swoją, ja wezmę do ręki swoją. Pyk. A. To są takie karty, które mamy, jak widzisz. Są to karty, karty dostępu to są. Do czego? Do niektórych rzeczy. Do takich, to bardzo ważna karta dostępu to jest. Co to jest? No i jako, że dołączasz... Lew, jak ty wyszedłeś? Ha! No co? Jakbyś o 5 lat... Normalnie wyszedłem, te... Ale to jest normalnie jego głowa. W Minecraftcie gęba się nie zmienia, ty. Nie, no widzisz to? Ja nie mogę. Jesteś głupi, nie? Trochę jak... Debil. Co? Ale mega debil! Co dobra. Ty gadasz, człowieku? Wygląda normalnie. Zobaczmy, jak ty wyszedłeś, bo też dla ciebie coś takiego mamy. No właśnie, pokaż. Przygotowaliśmy dla ciebie kartę, proszę bardzo. Gada, to jest twoja. Jakie zdjęcie moje wziąłeś? Ale wyszedł! Jak debil! Przygotowaliśmy dla ciebie kartę, żebyś również miał dostęp do tej całej... do całego miejsca, które jest, prawda, miejscem operacji. No jest to karta gościa, ona niestety po tej operacji wygasa. Ale niekorzystne zdjęcie wybrałeś. Dlaczego? No, ja też mam niekorzystne, no, muszę przyznać. Mój profil, tak, lewy profil mam. Ale jak ty jesteś przodem, to jest przecież... To nawet... Tak, to nawet nie jest profil. Mogłeś lekko z profilu. Ale ty masz kwadratową gębę, by się nie zmieściła tam. Nie, jest okej. Poza tym, patrz, ty widzisz, w jakim jesteś skafandrze kosmicznym, tutaj na tym? Ej, no właśnie, skafander, sorry, nie mam jeszcze. A ty nie masz, a nie, to sobie... Ja też mam, no bo to jest nasza karta, prawda? Dave też mam, patrz, jakie mamy karty. Kanapka opakowana w plastik. Co najważniejsze, tylko właśnie nasza trójka ma te elitarne karty. To prawda. I teraz patrz, zauważ na tej karcie, że nawet twoja data urodzenia jest. Nie mogę. A czemu uważasz, że są białe, moja jest taka lekko zielona? No bo jest no kartą gościa. Aha. No. My mamy kartę szefa. Właśnie. Ale jak zasłużysz? Tego... Właśnie. Ale jak zasłużysz? To czemu jak... rzuciłem w trzech, to czemu jest ten gość? No bo my te karty mamy wcześniej, bo my jeszcze ten, po prostu potrzebowaliśmy je do czegoś tam. Musimy mu pokazać tą willę. Musimy pokazać tą willę, bo jak on tego nie zobaczy, to nie zrozumie potęgi tego, co tutaj się dzieje. Chodź, musisz lecieć za nami. Chodź, weź elytrę w swoje plecy. No idę. I patrz, co tu się wybudowało. To jest? To jest house. To jest ambasada. Ambasada? Czego mam ten dom? Czemu to jest nasza willa, tu macie atak terrorystyczny mieliśmy, wiesz? A. No, mieliśmy atak mały. Lekki, ale opanowane wszystko. Willa szefów, zakaz wstępu. Tak, i tu na początku ale będzie takie miejsce, w którym po prostu będzie trzeba użyć tej karty, żeby to się otworzyło. Na dany moment jeszcze jej nie trzeba, bo jeszcze tego nie zrobiliśmy, ale zapraszam do środka. Kurde, wpadłem w dziurę. Dawidzie, tak nie zdobędziemy świata, wiesz? Czekaj, wpadłem w dziurę. Jest coś nie tak. Co jest nie tak? Co?
Nie wiem, długo mu to zajęło. Co tutaj mamy? Dobrze, a więc oprowadzenie po willi. Ogólnie tak, tak wygląda nasza willa. Tutaj, w tym miejscu, to jest miejsce, które cię najbardziej interesuje. To jest miejsce naszych spotkań. To jest mapa Palionowa, tak, dokładnie. Co? Całe Palionowo. No. Który domek prezentuje się najgorzej? Wybierz. Co to jest w tym czerwonym tym? Co? To w tym tutaj w obrałówce tej? Grzyby. No to jest czołg. Wielki czołg. Co? No nie widziałeś wielkiego czołgu? Czekaj, to powinno być. No to jest wielki czołg, stary, no nie widziałem. Nie widziałem wielkiego czołgu. No stary, taki tank. Stoi tam. Ale już pewnie wiem, kogo to jest, no nieważne. No, ale naprawdę, niezły czołg. Nie, to jest, to przecież to jest ten zamek od Palionki. Teraz już hejtera, bo tam jest jego głowa. Ha. No. Opie. No to serio wygląda jak czołg. No, czołg jest tutaj! Tu jest czołg. Właśnie, a jest jeszcze? Jest, a jest, ale to wygląda jak jeden wielki piksel. Dobrze, tu jest wasz dom. Znaczy nie, to jest nasza siedziba. Ej, ta siedziba w ogóle, jak ona jest duża, nie? Ta siedziba, zobacz jak ona wygląda w ogóle fajnie z góry. No, z nie, to jest tak piękne, to jest tak piękne. Tak i... Gdzie on jest? W kiblu. Jak to jest kibel? Tu masz drogę do kibla, jak chcesz. No właśnie. Co? No, sprawdź. Można tam zejść. Można zejść, gdzie on wszedł na to? Wyjścia nie ma. Wyszedł, tu jest kapkę ciemno. Nie zaprosili mnie do imprezy. To co jest za restauracja? No to mamy naszą restaurację w naszej willi, tylko potrzebujemy jeszcze tutaj, prawda, kucharza. Oj, tu w ogóle trzeba zrobić akwarium podziemne. To jest ogromne. Ło, jak to ładnie. Tak, chcesz zobaczyć nasze pokoje? To jest takie nasz... No. Aha. Okay. Aha. Okay. Aha. Zostań tu sam. Słuchaj, dla ciebie zaraz ci pokażę, gdzie jest twój... Ej, to jest w ogóle nieoświetlone, dobrze. A pokazałeś mu dom Babartka? No tak, widział, na środku. To jest mój pokój, patrz jaki ma balkon elegancki. Nie? No jest git. I teraz... Taras. To jest, no, czy tam taras i teraz do Dave'a, dobra, tutaj. Nie komentuj mojego, bo ja się jeszcze do końca nie wprowadziłem. Gdzie Dave jest? No Dave ma tutaj. Gdzie on jest? Kurde, jak mam przejść? Gdzie ty jesteś? Kurz, gaście jest. Gdzie on się zgubił? U góry, lata, tu. No i tu jest Dave'a, ale no on jeszcze... Ja jeszcze tu nie spał. A nie, spał, a tu łóżko. Szefem Dave'a jesteś. No nie, no jesteśmy oboje szefami, nie? No właśnie. Bo obaj mamy takie same karty, co ty tu insynuujesz jakieś, prawda? Smutnie? Próbujesz, zimpostorzyć nam to próbujesz. A my jesteśmy twoim szefem teraz w tym właśnie, ty jesteś gościem. Patrząc na rozwój technologiczny twojego pokoju, jesteś wyżej. Po prostu szybciej zacząłem. Ej, no właśnie. Bo ja nie myślę, że szukasz dziury w całym. Ej, kolego! Myślę, że kolego, próbujesz tam tutaj. Czy ty masz jakiś problem? Właśnie. Dave, lecimy razem w kosmos, nie mam problemu. No właśnie, no, więc proszę się. No, proszę się. Więc proszę się skupić. Chodź, Paweł, tu będzie twoje miejsce. Again, chodź. Ej! Tutaj, w tym miejscu, możesz się ty rozsadzić, tu masz kanapę. Bo goście śpią na kanapie. O, a telewizor. A kto wam gra telewizor? Tu nigdy nie było telewizora. Tam jeszcze go nie ma. Ale zresztą będzie. To nie stać. Tu jest kuweta, jakbyś chciał się wylasić. No i co? No i tu masz, tu możesz spać, nie? Możesz, nie musisz, możesz sobie u siebie, nie? No właśnie, tak naprawdę, nie? W każdym razie to jest potrzebne to miejsce, ponieważ tutaj będziemy, tu będą spotkania związane z lotem jeszcze, nie? Na dobra, pewno. Dobra, pokazaliście mi dom, a na rakieta i inne rzeczy to co? Spokojnie, ale wszystko spokojnie, w swoim czasie. Jezu, wszystko, ale patrz, czekaj. Czy magik na występie pokazuje właśnie od razu wszystkie sztuczki w pierwszej minucie? Dokładnie. No tak. Nie. No nie. No właśnie, nie. Właśnie musimy wszystko ci dawkować, poza tym ty jesteś gościem, nie szefem. Więc... No właśnie. Znaj swoje miejsce w tym łańcuchu pokarmowym. Ja się słucham. Nie, no poznajesz jeszcze jednej osoby. Kogo? Bartka. A, tak, dom Bartek. Pokaż. No tutaj. A, że to drzewo tak się nazywa. Dom Bartek. Tak. Nie rób, nie rób! I rozumiesz, to jest taki... On już siekierę wyciągnął, chce go rąbać. Bo to nie jest, rozumiesz, to nie jest dom. To nie jest dom, tylko to jest dom. Dom, tak. To jest dom Bartek. Dom Bartek. No dobra. Bo tam jakby w dąb i Bartek mają wspólne B. Więc usunęliśmy jedno B dlatego i zrobiliśmy dom Bartek, rozumiesz? Dlatego B się pisze z dłużej. Jesteście mega śmiesznymi szefami. I tak się to pisze. Ty się szczypsą, szef. Dom Bartek. Dom Bartek. Wiesz, a wy dlaczego duże B? Bo po prostu jakby jak obrócisz to B do góry nogami, to wtedy się robi ten drugi brzuszek. No. Nie. Co? No bo patrz, bo to jest połączenie, to masz... Mega dziwny ludzie. Nie nadajemy chyba. Ale wiesz co, ale patrz, ja ci wytłumaczę, o co chodzi. Patrz, jest dom. No. Tak, nie? I masz jeszcze połączenie z tym.
Nie, do... Patrz, patrz, ale z duże P powinno być. I wtedy kiedy połączenie bez P zrobi duże B, rozumiesz? Że masz to plus to równa się to. Rozumiesz? Rozumiesz tą przegwinę, rozumiesz, jak to łączy się, nie? Dobra, stary, ja nie wiem, czy my go zachęciliśmy, czy my go nie straszyliśmy. Bartek, ja nie mogę. No, dobra, tylko stary, on chyba spaniał, ty. No dobra, stary, trudno, będziemy go przekonywać kiedy idzie. Dzisiaj nie był dobry moment. Teraz zrozumiałem te P plus P. Teraz to rozumiem. Dobra. O kurczę, dobra, stary, trzeba kończyć. Bo ja już nie mogę wytrzymać, łzy mi lecą z oczu, stary. Ci mogę powiedzieć? Mamy lekki problem, bo szczękości zmam. Stary, no. my obiecujemy, że mamy rakietę i wszystko przygotowane, a ja tak szczerze nie mam pojęcia, gdzie jest ta rakieta. No ja też, trzeba będzie pogonić typa, bo mamy problem powoli. To prawda.